Siema, siema, jestem Ryan GP, to jest kończynek z naszej serii oczywiście. Podwórko kolonisty, ze mną jest Krzysztof tam w tle, z Przemasajku. Siemano. Oraz widzowie na czacie, siemaneczkę wszystkich, witam serdecznie zgromadzonych przed piornikami. Słuchajcie, kolejny odcinek z naszych zmagań i dzisiaj naprawdę bardzo dużo zmian między nimi. Widzicie już panele położone i od dziś zaczniemy, co prawda? Chociaż to nie jedyna zmiana na naszym gospodarstwie, właśnie doszła wiata. Ogólnie bardzo teraz mocno postawiliśmy taki trochę rozwój. Rozwój naszego gospodarstwa. Ale czy to będzie miało jakiś sens i czy to nam da dużo pieniędzy? No zobaczymy, nie? No bo tak, tam może będziemy najpierw tam. Do paneli przejdziemy potem, nie? Chodź, bo ty nawet chyba nie widziałeś, nie? Ale tutaj nie. Przyszedł ten Mirek z Henkiem i nam postawili wiatkę. Proszę bardzo. Taka owiata powstała. Więc tutaj, o, coś tam się lekko przekrzywił. Więc mamy tutaj akuratne miejsce na zgrabiareczkę. Jest tutaj jeszcze amazonka do nawozu i wapna raczej, do samego wapna. No i tu mamy, takie wiecie, do obornika, nie? Czyli samobornik, oczywiście nie obornik. Chyba w dach płynny. Sąsiada wchodzi, co? Co? Lekko w dach sąsiada nie, nie, to jest tak, wiesz, żeby... O kurde, Beskid tu trochę lekko wchodzi. Nie, nie, to jest dobrze, dobrze, dobrze. Nie, według projektu, no co? Tak ma być, dzięki Fifek za subika. Jest projekt, tak był, nic się nie stało, bo tam po prostu, że woda nie kapała na nasze maszyny, nie? Rozumiesz? Tam jest zrobione korytka specjalne, które woda odprowadza. Tak, żeby do środka tam do budynku wpadało. O, to, o, to, no, no. Przynajmniej będzie miał ten zbiornik tam. Dokładnie. Przy okazji pokażemy, co się wydarzyło. Pusty silos, dopiero cośmy władowali całą resztę do naszego mieszalnika na pasze. No i tak wyszło, że pusto. O, to się krzykł belkę w ciszę na hama, tam się mieli. Siatkę byś zdjął chociaż, a nie... A dobra, zjedzał krowy. Mieli. Dobra, i słuchajcie, jeszcze wam pokażemy kolejną zmianę, najważniejszą sobie na dzisiejszym odcinku, czyli fotowoltaiczne panele. Słuchajcie, udało wszystko to się ogarnąć. Koszty, wybaczcie, że nie pamiętam, ale chyba tak. Dychę wzięli za robociznę, bo tam coś trzeba było poogarniać z tym, żeby to zamontować i jeszcze jakieś problemy były. Musiałem zapłacić piątkę Mariuszowi, to pewnie wiecie, o co chodzi. To... Będzie 5 tysięcy Mariuszowi musiałem dać, żeby wszystko też było jasne. Kto obejrzał poprzedni odcinek, bo tu widzowie na czacie nic nie wiedzą o tym, nie? Zobaczycie dopiero... Wy zobaczycie na... co jesteście teraz na odcinku, nie? Zobaczycie... odcinek 121, to zrozumiecie, co się wydarzyło, ale było nieźle. O, taki odcinek specjalny z gościem specjalnym. No i chyba za całość tu wyniosło około 50 tysięcy jednak, jakoś tak. Potem jeszcze było dofinansowanie, oczywiście dostaliśmy także dosyć sporo. No więc z tego, co tutaj tam wyliczali, to jest około od 8 do 10 tysięcy miesięcznie ma nam produkować, ale to oczywiście są kwoty na lato, czyli kiedy najbardziej się jakby to opłaca robić, bo zimę wiadomo mniej, no i też w nocy nie pracuje, a na kotofanie tak się użyło nam ścianka, że słońce staje w tamtym miejscu, leci sobie tędy i zachodzi tam. Także super. Mamy też gdzieś plany, może zobaczymy, jak tutaj się uda poukładać panele na całym gospie, ale póki co jest tylko tyle. Czyli mamy strefę tą, na której jest najwięcej słońca, no i oczywiście, no w sumie tam jest najwięcej słońca, nie? Tu jest cały czas słońce, nie? Także jakoś tak to wyszło. Tu jeszcze bus stoi z chłopaków, bo oni jeszcze nie pojechali, gdzieś tam to się ogarniają, to... w pierwszym odcinku może zabiorą. Dobra, Krzychu, nie ma co zwlekać, bo roboty sporo, więc chyba lecimy, nie? Chyba ja. Bo ja jeszcze. Znowu coś lecą. Pogadaj, to. Co? Jeszcze sobie postój i sobie pogadaj. A, to nie, no dobra. Czeka. Ja już ten, ja już lecę. No, także słuchajcie, wchodzimy, dzisiaj biorę Deutscha, Krzychu bierze Maseja. No i dzisiaj taka akcja, że ja koszę sobie owies, bo owce jeszcze na tych odcinkach naszych tutaj nie było. A Krzychu się już sobie rzepak, nie? 45 tutaj, nie? O, od razu Krzychu tutaj zawjeżdża i się rzepaczek, ja jadę natomiast dzisiaj na owies. Ale zrobię tylko jedno pole i jak się skończy wszystko fajnie, to jak ogarnę sobie całe pole, to myślę, Krzychu to już też tak to, inaczej, powiem tak. Krzychu skończy to pole siać, to jedzie robić się na kosy, się bierze kosiarki i będzie ogarniał, a jak ja skończę to poletko, to jadę też, jadę po prostu na gospo i zabieram sobie przetrząsarkę, żeby też pomóc Krzychowi się na kosach, bo będziemy powoli szykować pod się na kosy. Niedługo też będzie akcja z kukurydzą, w sensie kiszonka na kukurydzę, więc też trzeba będzie to wszystko poogarniać. No i co? Zrobimy sobie już też ogólnie plan na ten rok, na kolejny z siewami, bo już właściwie te siewy trzeba powoli ogarniać.
Także mam plan na cały rok i okazuje się, że będziemy mieli 3 pola rzepaku, 3 pola pszenicy, 2 jęczmienia, 2 kukurydzy i 2 soi. To są rzeczy, w które idziemy mocniej. Mamy też tutaj jedno pole z burakami, które będziemy niedługo pewnie kupować, jak tylko nam starczy trochę kaski. Ale w buraki, żebyśmy chcieli pójść, może jeszcze nie w tym roku, może dopiero w przyszłym, bo kiedy sieje się buraki? Na wiosnę chyba sieje się, nie? To może jakieś pole kupimy pod buraki, czy typowo, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie póki co troszkę jeszcze musimy się wstrzymać. Bo też nie mamy za bardzo maszyn, nie? A i tak teraz będziemy kupować to pole z burakami tutaj, więc trzeba będzie od jakiegoś sąsiada się po prostu... W marcu i kwietniu. W marcu i kwietniu dzisiaj, tak? No. A, no to spoko. Na wiosnę raczej tak, więc... Więc gi. Dobra, gdzie teraz jadę w ogóle powiecie? O, czekajcie, puśćcie mi pana. Dobra. I my tutaj się rozłożymy. Jak tam stoi tutaj to? Aha, w tę stronę. No i dobra. Rozłożymy się z tym wszystkim na tym ugorze. Dobra. Cześć, witam serdecznie wszystkich, którzy jest zgromadzonych. Ogólnie jak ktoś otrwa nagrywanie odcinka, więc może się tam gdzieś przywitać albo coś. Zawsze to fajnie. A czy kukurydza na kiszonkę? Tak, kukurydza na kiszonkę, no tak. Kukurydza na kiszonkę, rzecz jasna, bo na co by innego. No, muszę pana puścić tutaj trochę. Bardzo, powiem wam szczerze, uważni są kierowcy na kolonii. Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu jest coraz mniej wypadków. Jak mamy świadomych kierowców, więc to dobrze. Dobra. Nie złapię HD się do końca. Muszę jakoś tak podjechać. Dobra. Okej, okay, mamy zaczepione. Wszystko fajnie, Deutsche Fahrer. No i jedziemy tutaj na owies. Jak myślicie w ogóle, ile owsa sypie tak naprawdę? Bo ja nie jestem do końca pewny, ile taki owies może sypnąć. Mam nadzieję, że w miarę spoko. To też sypie. I co, chyba pojedziemy sobie od tamtej strony, jak nie będę tutaj jeździł w tym miejscu, tylko tam. Aha, że kukurydza po prostu, tylko nie na kiszonkę, tak? Tylko na samo ziarno, jakby. Wiesz co, w sumie to też nie jest zły pomysł, ale... Ale nie, no chyba nie, na razie tak. Wydałeś gdzieś pan tego dawę? Jakiego dawę? A, sawę pewnie, sawę, czyli safe. Tak, safe jest mi na tym. O, puścił mnie pan? Kurde, ale się wrąbałem. Bardzo mi przykro, że tak tutaj brzydko poszedłem. Safe jest wydany u mnie na kanale, jak coś. Można sobie normalnie pobrać, nie? Tylko to jest save z odcinka setnego, nie? Więc też trzeba mieć to na uwadze, jakby co? Żeby tam nikt się nie pomylił. Przypadkiem. O, dobra. Ja też sobie tak lekko włączę GPS-a, żeby móc sobie kontrolować wszystko. W razie co? Bardzo mały ma tej... O, może... Wysoko sobie zmienimy troszkę. Czy idę w hektary czy maszyny? Wiesz co, staram się iść zaraz w hektary bardziej. Aktualnie idziemy w hektary, ja mówiłem też, że pewnie zmienimy sobie kombajn, kiedy będziemy mieli tych tych hektarów więcej. Póki co kombajn na razie obrabia te wszystkie pola, więc jest git, nie? Także no to szkoda, że to jest kombajn, który dopiero byśmy kupili, to sezon temu był kupiony, nie? Więc tak trochę też nie wiem, czy miałby to sens teraz sprzedawać kombajn, nie? Albo wymieniać, przecież to nówka sprawa jest, nie? Okej, okay, zrobimy sobie przejazd dookoła. Trzeba założyć większy header, albo co? A niech nawet się by przemienili, wiesz? Trzeba by wolniej jeździć, więc wyszłoby tam to samo w sumie. Wiesz co chodzi, więc to też tak nie do końca. I tak on ma większy header niż powinny mieć, bo powinny mieć tam 4 metry, 4,2, bo mam tutaj 6 założoną, nie? Ale klasy tak miał chyba większy header, nie? Nie, klasy miał mniejsze, klasy miał 5,2 metra. Header. Ale jakby, od tego podstawowego headera, co miałbym mieć? Ten. A, tak, podstawowy ten Deutsche Fahrer miał, no to był większy, znaczy był mniejszy od klasa, no. No, tak. Tylko tu jest trochę większy zbiornik też i header trochę szerszy, nie? A nie był mniejszy ten, podobno? Nie, no, tamten... Tam 6300, nie? Tu 6300, no. W zbiorniku. No, a tam był 6,5 chyba. 6,5 było? A nie 5 no? Z hakiem? Nie, mi chyba ten, że więcej było. Nie, wydaje mi się, że było 5 z hakiem. Znaczy, zaraz mogę sprawdzić tam to, nie? W sumie jestem sam ciekaw, jak to wygląda. Zaraz, gdzie mamy kombajny? Tutaj są kombajny. W ogóle powiem, blisko jest tak dużo ostatnio, że to jest... jakaś masakracja. 6,5 miał, no dobra, no. To zbiornik faktycznie większy. No, ale komfort, panie. Komfort. W sumie mogliśmy trochę też zbiornik powiększyć, no ale już... Mniejsza łoto. Czy to będzie szło, czy nie? Tak troszkę jadę. O, dobra, tu się złapię. Witam kolego, cały czad. Masz łapkę do góry ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki Damian Kajdana. Witam. Bardzo miło.
No dzisiaj jesteśmy, powiem szczerze, o właśnie, bo nagrywamy to 23 czerwca, czyli w momencie, gdy dla was jest ważny dzień, bo to jest pierwszy dzień wakacji. Tak, teraz rozkminiam, że kiedy oglądacie ten odcinek, to wakacje się w sumie wam powoli kończą, bo dzisiaj liczyłem. I to prawdopodobnie będzie odcinek na jakąś taką połowę sierpnia, bo do 13 sierpnia są odcinków wrzuconych na zapasik, więc no tutaj może być nieźle, nie? Z tymi odcinkami, także no tutaj to ciekawie wychodzi. Ale tak właśnie wam mówiłem, nie? Że kiedyś będzie tak, że będziemy kończyć tutaj ten, nagrywać te filmy i będzie tak, że zacząć wakacje, ja będę już kończył, znaczy na filmy będą już pod koniec, nie? Gra na kierownicy G29, oczywiście. Taka tam spoko kierowniczka, może być. Kierowniczka to brzmi jak jakaś taka pani, nie? A kierowniczka z, nie wiem, z jakiegoś tam działu. Kierowniczka z Biedronki. Bambiki ma wakacje się kończą, jest. Właśnie to jest trochę śmieszne, ale jednocześnie przerażające. Kul Kacper. Wiesz czemu? Bo piszesz do samego siebie, nie? W sensie, jak obejrzysz to, to ty z przeszłości piszesz do siebie z teraźniejszości, że jest bombikiem, nie? Czyli trochę dostajesz od swojego, od samego siebie manto. Dobra, a my tu elegancko sobie kosimy. Mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie. Ja tu nie chcę siedzieć zbyt długo i tak mam 20 minut odcinka już, więc jeszcze może jak się to by udało wszystko ogarnąć, to jeszcze byśmy właśnie dla Krzycha pomogli przy... Co? Masz 20 minut już? 12, a powinien 20? 12, dobra. Ja powiedziałem, ja słyszałem 20. Nie, 12 jest minut odcinka. Tak, 12 minut odcinka. Tak będzie. Co ty piszesz, Kontanek? Jak tak możesz mówić? Zbanuj tego użytkownika. Ej, czemu w ogóle mi tak kopie dziwnie jakoś ten? Jakby szerokość złapało inaczej, nie? Wiesz co to... Kawia domowa? Nie mam pojęcia, niestety. Nie mam pojęcia. Ta seria jest niesamowita. Ale w ogóle to jest hint, że w tym odcinku też tej serii nagrali, nie? To jest chyba... Chyba aktualnie moja najdłuższa, najdłużej prowadzona seria. No, co jak co, ale podwórko kogoś się trzyma. Się trzyma. Nie, to co reszta. Myślę, że też się tak jakąś nagrywa, nie? A świnka morska? A to świnka morska, wiem co to jest, no. O dziwo, nie ma nic wspólnego z tym. Jakoś tak to łapić, nie? Z morzem. Z morzem. No. O, tak będziemy się złapać sobie, nie? Tutaj. No i dobra, jadymy. Ja trochę na powoli rurkę rozłożę. Rurku. Tu dużo tego nie będzie, wiesz? W sensie wezmę sobie chyba przyczepę tą czerwoną tą. A nie, bo tam jest TMR. Chyba, że wsypię w sumie sobie TMR-ek do krówek i wezmę no sobie tą przyczepę. Co ty chcesz? No. Jak miałem 9000, tak, to sobie za to kupił. Jeździć 5 razy. No, no tak. Czy, wiesz, Adam, jak miałem 9000, to bym kupił samochód 3 PC-ta? Samochód już. Znaczy, za pierwszym razem, tak? Jak nie ma ani tego, co sam wybrał. To zależy. Jeżeli samochód będzie w stanie zwrócić 9000 i zarobić na kolejną rzecz, to spoko. To warto brać samochód. Ale jeżeli komputerem zarobisz na... Żeby się komputer zwrócił i samochód, no to weź komputer, nie? Wiesz co, dzi? Dobra, ja się tutaj pozwolę od bliska, ale przeteleportuję. O kurde. O. Trochę to żelka poszło, ale też nie wszystko. Więc no, zależy co ci bardziej potrzebne jest, nie? Czy chcesz jeździć samochodem, czy grać gierki, albo tam... Albo mógł mi do pracy czegoś, nie? O, Krzychu elegancko sobie sieje. Ale sobie nie siejesz. To wygląda jakby to było... większa od tego ciemnika. Co? Przyczepa? No. No co ty, normalna przyczepka. Co ty się śmiejesz? Wszystko elegancko no, wygląda. Mały. No i niedługo tak będzie sprzedawany, nie? Ty w ogóle jestem ciekaw, w którym odcinku o tym mówiliśmy, nie? O tej sprzedaży tego MC-ta, bo nie. Dwa miesiące temu. No to tak, ale ciekawe, czy ludzie dalej piszą komentarze, nie? To powiesz, jakby nie miał na to wpływu w ogóle. Ale czy ludzie dalej piszą komentarze odnośnie MTZ-a, nie? Myślę, jak MTZ poleci, to będzie fajna za 3 gotówki, w której przeznaczymy na jakiś kawałek pola, nie? Po prostu. No. Więc co, to 35,5 wystawiony. Także coś z tego się kupi zawsze, nie? No. Wiesz, no my sobie na kolonii wykrywał mi zwierząt w zakładce. Nie ma żadnych jeszcze zagród. Wiem czemu tak jest, no bo ja zepsułem save'a wchodząc z multi na singla. Bo było dwa gospodarstwa, one się połączyły w jedno i się spugowało wszystko, wiesz?
Dlatego to nie wychwytuje. My, żeby poprawić tutaj trochę mapę, musiałem sobie zedytować mapę po prostu, wiesz? Zedytować mapę, żeby ten save działał jakby, nie? Poprawnie. Także troszkę tutaj krótki problem, nie? Ale tak to, wiesz... Krzychu, nie to znowu ciągnika? Nie, no chyba mu się nie będzie opłacało za bardzo topić. Nie, zablokowane jest topienie. Red po ten, płoty postawił wszędzie, nie da się. Co, poustawiane. Okej, okay, a właśnie, i wam w końcu pokażę, jaka fajna jest tekstura owsa, bo tego też nie widzieliście, zobaczcie. Teraz owiec, to jest owiec, a nie jakaś pszenica steksturowana, nie? Ten owiec wygląda niesamowicie po prostu teraz, zobaczcie. Więc fajna to jest rzecz? Mega się cieszę, że mam taki owiec i kurde... W końcu to jest jakiś realnet, nie? Mam dużo teraz takich tekstów wygrywanych, troszkę nowych. Więc super sprawa. Owiec to owiec teraz, nie? A z tym owsem to racja. No nie, serio, to jest po prostu przeteksturowana pszenica, nie? W sensie oryginalny owiec, nie? A to dziwne, bo w farmingu 19 owiec był normalny. W sensie był normalnie taki, oryginalnie był taki ładny, nie? A nie wiem, czemu to zmienili potem na, to, na coś takiego, nie? No ten kretny pamiętam. Następny się wrąbał. Dobra. Dobra, gościu. No nie no, patrz. Nie mogę z nim wytrzymać, nie? Z tym chłopem. Czekajcie, niech się tutaj wysypie wszystko, ta cała słoma. O. Nie wiem, czemu jest taki duży ruch, nie? Nawet jakbym wiedział, jak to poprawić, to bym to poprawił, ale kurde, nie mam pojęcia, jak to poprawić, nie? Bo normalnie takiego ruchu nie powinno być, nie? A to strasznie duży. I co, słuchajcie, ogólnie jeżeli chodzi o żniwa, bo wiem, że od was tak często tymi żniwami trochę gaduję. A żniwa żniwami, ale chcę wam pokazać po prostu z każdej uprawy mniej więcej po odcinku, żeby na odcinku była jedna uprawa różna. No i tak wyszło, że w sumie została nam jeszcze soja do koszenia i kukurydza. Więc z tego jeszcze będą, no jeszcze będą buraki oczywiście do wykopania. Jak kupimy tylko sąsiadowe buraki, na razie nie chcę sprzedać dziad, ale jak sprzeda to super. No i będziemy mieli z tego fajny jakiś odcinek. Także... po jednym odcinku staram się robić, jak nie to coś tam wiecie, resztę pokarniamy. Myślę, że teraz Krzychu w sumie byś mógł kolejne rzeczy jakieś robić. Jeszcze zobaczcie co będzie w dalszym odcinku, ale, ale mógłbyś w sumie też, może teraz trochę pokosić z tej soi, nie? Bo soja nie wymaga jakiejś tam prostej jazdy pod pokos, nie? Więc... nie, bo tak z tego słomy nie ma. No. Znaczy, sorry. Jest taki właśnie młodzik, widziałem na modhubie, który daje słomę z rzepaku i z... właśnie soli, nie? Tylko, że ta słoma jest taka bardzo mała, nie? W sensie, one, bo teraz jakby to chyba polega na tym, że kombajny, te nowe, technologicznie zaawansowane, to po prostu drobią na sieczkę, a kiedyś jak tego nie było, to tę słomę też szło normalnie, nie? Więc taka ciekawostka się dowiedziałem ostatnio, nie? Spoko, kret, trzymaj się. Mi też się zbudował jego ospy w jedno i co mam teraz zrobić. Znaczy, jeżeli wszystko ci działa normalnie, to spoko, nie? Bo powinno być coś takiego, że jak jeżeli macie dwie gospy i wchodzicie na singla, to wam się te dwie gospy łączą w jedną, nie? I tak powinien normalnie być farming, nie? Oczywiście. Ale jeżeli potem wchodzisz na singla, znaczy na multi z powrotem, to te dwie gospy powinny się z powrotem rozdzielić, nie? U nas tak się nie stało i się po prostu zbugowały wszystkie zwierzęta, nie? Mieliśmy dwie gospy w jednym. I tu właśnie jest problem, dlaczego tak się stało, nie? Pewnie wina jakichś modów po prostu była, bo mieliśmy kilka takich modów, których nie używaliśmy, na jakieś takie skryptów, czy jakieś tam better kontrakty, jakieś tam coś z zwierzętami się dodatkowo. I myślę, że to w sumie coś z tymi rzeczami mogło się połączyć, nie? Więc na przykład better kontrakt żeśmy wywalili, wywaliliśmy też dodatkowe karmienie zwierząt, bo tam można było też jakby karmić je słomą, taki był mod. Patryk, dzięki za suba. Ale my tego nie używaliśmy właściwie, nie? Bo tam mieliśmy tego karmienie kiszonką mieliśmy tylko, nie? Więc no. Cześć do czwartym. Na drogę sypia, później wypadki. Właśnie, a tu cię zaskoczę. Proszę bardzo, wyjdę naprzeciw twoim słowom i powiem ci, że mapę zrobiłem w taki sposób, że nie sypie się nic na drogę, nie? W sensie jest dodana specjalna kolizja, na taka maska na asfalt, gdzie tam nic nie możesz wysypać, nie? Więc na drogę się nic nie wysypie. Na całe szczęście, nie? Na drogi polne jak najbardziej, ale na tamte to już nie. Więc to spoko, da się jakoś naprawić? Lub czy zamierzasz wydać nowy save? Save tego nie poprawi, tylko trzeba już poprawić mapę, wiesz? Konkretniej. No, znaczy... Wiem, co to mogło powodować i w sensie już to na szpakowie na przykład zrobiliśmy, nie? Z Jankusem, że...
Znaczy to w sumie dzięki Rockstarowi, więc dziękuję Rockstar za pomoc przy identyfikacji tego błędu, ale nasz pokój już to powinno być zrobione tak, że się nie ma co martwić, nie? Tak, mam pakolonię oczywiście, no bo jak podwórko kolonii to co innego, nie? Chyba, że przyjście na streamka niedawno i wiecie, jeszcze nie ogarniacie tego wszystkiego. Okej. Okay. Dobra, a my sobie tu zajdziemy jeszcze w tę stronę. O, żeby tu się ogarnięte również. No i fajnie, trochę tak sobie pojeździmy. Właśnie ogólnie myślałem, czy może owiec w tym farmiku nie jest zbyt taki złoty i chciałem go lekko przerzucić na przykład, nie? Żeby bardziej żółty. Co tu mówił, nie uważacie, ludziska? Czy taki owiec jest ładny, czy raczej go można trochę oddać bardziej żółty? Bo ja patrzyłem na zdjęcia owsa z reala i jest taki bardzo żółto-złoty, nie? Czyli kolor by się zgadzał teoretycznie. Więc ostatecznie zrezygnowałem z tego. Ale w przypadku kukurydzę, to zobaczycie w kolejnych odcinkach, sobie przyciemniłem. W sensie kukurydza taka zielona, nie jest zielona taka, że uschła, tylko normalnie jest zielona, taka kukurydza fajna, nie? Lekko zmieniłem kolorki, dam ją trochę ciemniejszą, że taka była bardziej, nie? I fajnie to wygląda, więc z tamtym akurat jest spoko, nie? No. Krzychu? Nie mam, nie. Właśnie coś odwaliłeś ponoć, mówią, że to się cicho siedzisz za bardzo. Ja tam nic nie wiem. Jezu, jak ktoś się odwalił tam, to ja normalnie padnę, nie? Ale normalnie siedzisz sobie, nie? Szukajcie, ale znajdziecie. Coś znalazłeś, czy co? Czy coś zrobiłeś? Ja nic nie wiem. No, okej. Okay. Ej, no to tak jest w porządku, nie trzeba. Ale dziękuję, że pamiętasz. Czemu nie na TV streamujesz, bo ja nie w temacie. Aktualnie jest tak, że robię streamki na YouTubku do końca czerwca. No po prostu teraz tu jakby mi się to, że tak powiem, może nie bardziej opłaca, bo to zawsze opłacanie kojarzy się z pieniędzmi, ale bardziej to po prostu jest dla mnie lepsza opcja, nie? Bo są pewne zmiany na platformie, na Twitchu, które nie do końca też mi siadły, więc na razie zobaczymy, co się będzie działo, nie? Póki są te zmiany wprowadzone, no to ja się wstrzymam po prostu od streamów, nie? Jeżeli wszystko będzie spoko albo jakoś to unormują, no to wracamy do Twitcha, bo Twitch jest 100 razy lepszy od YouTube'a, jeśli chodzi o streamowanie, nie? Chociaż w sumie tak mi się wydaje, że dosyć mocno tego YouTube'a przerobiłem sobie tak, że wygląda do Twitcha podobnie, nie? W sensie, no nie mamy tych VIP-ów i tak dalej, ale całe layouty jakby się zgrywają z YouTube'em, nie? Da się to jeszcze jakoś w miarę dobrze zrobić, nie? Wbiliśmy już ten? 400 łapek? Jezu! Widziałem ten prawo drzew, który waży 256 MB, ale to jest nic innego jak drzewa po prostu ze zmiennymi teksturami. Ja to samo zrobiłem na szpakowie, nie wiem czy widzieliście o Work in Progressy, ale ja na przykład zrobiłem tak, że brzuski są brzuski mają korę dębów, nie? A zrobiłem to po to, żeby po prostu nie było ciągle tych samych drzew, nie? Więc to jest normalna rzecz. To samo Zielak robił w 19 na swojej mapie, kiedy zmieniał sosny na brzozy, bo chciał mieć duże, wysokie brzozy, nie? To jest ten sam trik, to jakby to nie ma nic żadnego prefaba, nie? To jest po prostu szybka podmiana teksturek. Ale ktoś to wydał, więc spoko, nie? Niech tam sobie ludzie korzystają. I no bo to taka no, rzecz normalna, którą możesz zrobić sam, ale no, jak ktoś zrobi to dla was, to jeszcze lepiej, nie? Mapmakery się pewnie uciesza. Na kolni chyba odnoszę wrażenie, że masz większe chęci na granicz to osada, co? Wiesz to Sławko? Nie składa się. Wczorajśmy na osadzie pograli. 4 odcinki nagraliśmy sobie, taką od buta. No i na przykład mam tam też chęć do grania, bo mamy tam dużo planów, nie? Tam mam w planach zrobić takie wielkie pola, po prostu ogromne na pół mapy, nie? A na kolonii jest tak, że tu mamy dużo takich trochę wstawek roleplayowych, ale też rozwój, nie? Bo wszystko się sprowadza do tego, że ja chcę z każdej mojej mapy, tej najmniejszej, czyli osady i kolonii, zrobić kombinat, taki kombinat rolny, nie? Czyli pokazać wszystkim tym, którzy mówią, że kolonie są zbyt małe do grania na dużych maszynach, że się mylą po prostu, nie? Chcę wam zrobić, utrzeć trochę nosa, nie? Więc po to właśnie mamy taką seryjkę, że to wszystko działa tak, a inaczej, że możemy właśnie robić takie, no, coraz większe maszynki się rozwijać, nie? Bo myślę, każda mapa taka jest, tylko kwestia tego, jak to robisz, nie? Kombinat rolny, nie, no co ty? Nie. Aż tak to nie. No ale seria jest podwórko kolonisty, więc oczywiście chodzi o to, żeby to
jednak zostało, mapa, żeby została skolonizowana, nie? Calusieńka. Także coś tam po trochu jakoś to wychodzi. Znaczy nie wiem, czy cała akurat, ale na pewno spora część, takie fajniejsze tereny, żeby się udało zrobić. No i co? Ogólnie to ten... chciałem coś powiedzieć, kurczę, nie zapomniałem, patrzcie mi, to wyleciało z głowy, nie? A, masz ci los. No i trudno, tak to jest ze mną. Gadam o jednym i zapomniał o drugim wątku, nie? Dobra, wysypiemy sobie tutaj wszystko. Ja chyba, jest to krzyku? Zostawię kombajn na polu, bo i tak będę musiał skoczyć potem jeszcze w jedno miejsce się wysypać. A po prostu jadę sobie MTZ-em. Na gospo. Owiec już wsypię sobie do silosu. Ty właśnie, owiec do silosu wsypiemy. Przecież tam... Mamy 4 silosy w sumie, bo są 3 Michałki. No. I mamy ten jeden zasypany jęczmienie, ten czwarty. Tam przy gospie, przy garażu. Więc w sumie tak naprawdę... Jak teraz sypię owiec, to nie starczy na miejsce na soję, która jest takim dosyć ważnym składnikiem. Chociaż nie. Ale soi nie będzie chyba dużo, nie? No właśnie, nie wiem czego będzie więcej. Czy będzie więcej soi, czy będzie więcej owsa. W sensie to co się by nie opłaca, trzeba nie sprzedać. Myślę, że owiec pójdzie na sprzedaż, jak wiesz? Będzie czegoś dużo, to zawsze można wsypać do garażu na ziemię albo coś, nie? Na plandyjka. No niby tak, no. Masz teraz pełne miejsce w garażu. Ej, tam. Można przecież wsypać do stodoły, tam gdzie stoi ciczkarnia. Przecież możemy teraz po dwa te schować na przykład, nie? Też. Wiecie co, bliska? Ja zrobię tak, ja przykryję po prostu, chociaż nie będę przykrywał, się zaraz sparzy. Wstaję po prostu pod wiatę, przyczepkę, niech sobie tutaj stoi, a my sobie bez kwitu może to wsypiemy po prostu tutaj, nie? W tym miejscu, bo tu mamy przecież co problem te kolizje specjalne, nie? Więc tu nie ma problemu. No, dobra. Jak tam Krzychu sprawa idzie? Ogarniasz temat, czy... No ogarnę, tu za chwilę kończymy ten. A, za chwilę kończysz i bierzesz ten. Bo ja w sumie już... To wiesz co, to ja w takim razie się zapnę pod przetrzesarkę. Chociaż w sumie tak on 27 do odcinka, więc nie wiem czy się opłaca to. Może jednak odcinek nagramy z tego. No spokojnie, nie? No, więc jakieś tam żniwa niech będą sobie robione. Dobra, słuchajcie bliska, to ja w takim razie zakończę odcinek. Widzimy się oczywiście na kolejnym, w którym pewnie zobaczycie jakąś kiszonkę z kukurydzy. No i może też tam gdzieś między odcinkami zrobimy sobie sianokosy, nie? Ja bym bardzo chciał właśnie pokazać wam to nowe tej poletko i może zrobimy jakieś tak, nie wiem, belowanie albo coś, nie? No zobaczymy. No, zobaczymy, co będzie chciało, nie? Dobra, także dzięki za odcinek, do kolejnych oczywiście, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie i cześć, papa. Siemano.